Witam serdecznie. Dzisiaj będzie tak króciutko. Mianowicie pokażę, jak dodać zakładki do stron, żeby je zawsze mieć pod ręką, na przykładzie systemu Android Go Edition. Moi drodzy, z pozoru banalna sprawa. Wchodzimy tutaj oczywiście w przeglądarkę, mówię z pozoru, ponieważ tutaj zauważmy, nie ma żadnych przycisków, żadnej takiej gwiazdeczki, żeby tutaj przypiąć sobie jakąś zakładkę. Powiedzmy, że wpiszę sobie tutaj, zresztą już wcześniej wpisywałem, coś takiego jak kurs dolara i chciałbym to mieć zawsze pod ręką. Dlatego też wchodzimy tutaj w te trzy kropeczki i dopiero teraz pojawia nam się tutaj magiczna gwiazdeczka. Naciskamy ją, dobra, i zakładka została zapisana. Powiedzmy, że chciałbym mieć jeszcze tutaj taką stronę jak meteo.pl. Wejdźmy sobie w tą stronkę i również chciałbym to mieć jako zakładkę. Także znowu trzy kropeczki i gwiazdeczka. Dobra, usuńmy sobie teraz to wszystko. Wejdźmy jeszcze raz w przeglądarkę. No i co teraz zrobić? Już, momencik. Jeszcze tutaj przejdę do Google. Do strony startowej. Dobra. Wyłączmy to sobie. Wejdźmy sobie jeszcze raz. No i nie mamy tutaj tych zakładek. Nigdzie nie mamy na pasku adresu, co z tym fantem tutaj, moi drodzy, zrobić. Dlatego też wchodzimy znowu w te trzy kropeczki. I wchodzimy dopiero teraz tutaj w zakładki. I tutaj mamy coś takiego jak zakładki na komórce. Mamy dwie zakładki, które dodaliśmy. I teraz bez problemu wejdę sobie w kurs dolara. Proszę bardzo, myk. A teraz w meteo. Także znowu zakładki. I teraz mamy meteo. I tak to wygląda. Żeby usunąć daną zakładkę, to tutaj wystarczy po prostu w te magiczne trzy kropeczki wejść i usunąć. I to jest cała filozofia tego wszystkiego. Także pamiętajcie, na samym początku gwiazdeczka, a później jak chcemy otworzyć zakładki i wybieramy naszą zakładkę. I to by było na tyle z mojej strony na dzisiaj. Ja będę się z Wami żegnał. Dziękuję Wam za uwagę i trzymajcie się. Do usłyszenia. Pozdrawiam serdecznie. Cześć.